Tego dnia wieczorem młodziutka mężatka Egidia Matis, będąca w zaawansowanej ciąży, przebywała na peryferiach włoskiej miejscowości Bra. Kiedy przechodziła obok przydrożnej kapliczki Matki Bożej, dwóch młodych żołnierzy rzuciło się na nią. Egidia w desperackim geście obrony chwyciła się figurki Matki Bożej, wzywając jej pomocy. W tej, wydawałoby się, beznadziejnej sytuacji nagle z figurki wytrysnął strumień niezwykle silnego światła, który oślepił agresorów i tak ich przestraszył, że w wielkiej panice uciekli z miejsca zdarzenia. Właśnie wtedy objawiła się Matka Boża, pocieszając i uspokajając Egidię, że niebezpieczeństwo już minęło. Objawienie trwało kilka minut. Skutkiem ogromnych przeżyć Egidia zaraz po skończonym objawieniu urodziła przed kapliczką dziecko. Owinęła je w szal i z trudem udało się jej dotrzeć do najbliższego domostwa. Wieść o tym, co się wydarzyło, rozniosła się lotem błyskawicy. Pomimo późnej godziny tłumy ludzi zebrały się w miejscu objawienia na modlitwie. Rosły tam drzewa dzikich śliwek, które w jednym momencie pokryły się białymi kwiatami, chociaż działo się to 29 grudnia, a więc w środku mroźnej zimy. Od tego czasu zjawisko to powtarza się w tym miejscu każdego roku i tego samego dnia, 29 grudnia. Chociaż w tym okresie jest tutaj śnieg i mróz, to kwitnięcie w środku zimy powtarza się każdego roku od przeszło 680 lat i stanowi niewytłumaczalną zagadkę dla współczesnej nauki. Drzewka Prunus spinosa o kolczastych gałęziach, które rosną w tamtejszych okolicach, kwitną raz w roku wiosną. Przy łagodniejszym klimacie w marcu, przy surowszym w kwietniu. Zadziwiający wyjątek stanowi tylko grupa kilkunastu drzew tej samej odmiany, które rosną przy sanktuarium. Zjawisko to jest skrupulatnie badane przez naukowców z Uniwersytetu Turyńskiego. Zaczęto je badać już od XVI wieku, ale do dnia dzisiejszego pozostaje dla nich zagadką. Okazuje się, że drzewka Prunus spinosa przy sanktuarium są idealnie takie same jak te, które rosną w tej samej miejscowości i okolicy. Naukowcy stwierdzili, że nie ma przyczyn geofizycznych czy jakichś prądów elektromagnetycznych, których działanie mogłoby tłumaczyć to nadzwyczajne zimowe kwitnięcie. Rosną na tym samym rodzaju gleby i w dodatku na północnej stronie, gdzie ciepło i promienie słońca docierają w ograniczonych ilościach. Nie ma więc mikroklimatu, który sprzyjałby zaistnieniu tej przyrodniczej anomalii. Dla ludzi wierzących jest to czytelny znak, który potwierdza autentyczność objawienia się Matki Bożej w tym miejscu. Kwitnące drzewa sanktuarium w Bra są znakiem wzywającym do nawrócenia, ale także symbolem wskazującym na Maryję, o której pisał już prorok Izajasz w słowach: a wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia. W średniowiecznej ikonografii, którą można oglądać na portalach katedry takich jak Notre Dame w Paryżu, drzewo Jessego jest pokryte kwiatami. Głęboki jest więc symbolizm, który łączy kwiaty z Maryją. Kwitnące zimą drzewa sanktuarium w Bra są czytelnym znakiem obecności i miłości Matki Bożej, która, jak pisze święty Grigion de Montfort, jest rajem ziemskim nowego Adama, Chrystusa, który wcielił się tam za pomocą Ducha Świętego,
by działać w nim niepojęte cuda. Maryja jest owym wielkim i cudownym światem Boga, pełnym niewypowiedzianych piękności i skarbów. Jest wspaniałością, w której Najwyższy ukrył jakby we własnym łonie Syna swego jedynego, a w nim wszystko, co najdoskonalsze i najkosztowniejsze. Zatroskana o wieczny los wszystkich ludzi, Matka nasza, Maryja, chce zaprowadzić każdego człowieka do swojego Syna Jezusa Chrystusa i dlatego daje nam liczne znaki swojego zatroskania i miłości, które równocześnie są wezwaniem do nawrócenia, czyli do pełnego zawierzenia Bogu. W różnych miejscach na kuli ziemskiej Maryja błaga nas: nawróćcie się, póki jeszcze jest czas. Nie porzucajcie Boga i wiary, bo największe niebezpieczeństwo dla ludzkości rodzi się z bezbożnictwa.